Siema, siema, z tej strony Big Bad Dice, gramy w Dark Envoy i czeka nas wycieczka. Wycieczka kolejna, tak? Na odległą pustynię tym razem. A tutaj coś nowego, tablica wyzwań. No jejku. Przetrwaj ataki potężnych jednostek rewenantów, w tym miniboss. To jest poziom 17, który mam poziom teraz? 17. Ale wcześniej tak nie pokazali. Zróbmy to. Czy to arena, tak? Konsolę, aby rozpocząć wyzwanie. More trouble on our way. Trouble ahead. Zabić strażnik pradawnych, jest i boss. Yeah.
To kurwa jak walnął. No, pokazaliśmy mu. To wszystko? Nie było takie trudne. Mam dla Malakaja. Nie chcę wyjść stąd. To by było fajne, gdybym od pierwszego poziomu robił, a teraz to mi się nie chce, szczerze mówiąc. O, teraz on wymiata, dałem mu trochę lepszy ekwipunek i spójrzcie, co się stało. Dobra, to była arena wyzwań, czyli... Nowy questik się pokazał. Jaki poziom trudności, mały rozmiar. O, rękawice. Nie poziom trudności. No Malakaj wrócił i rządzi teraz, no nie? Ale to może dlatego, że przez jego tankerskie, że tak powiem, te zdolności z nowego pancerza tak łatwo trzymał na klacie tego bossa i zadałem mu duże obrażenia. Wiem, że już to mówiłem, ale w tej grze jest ładna muzyka ogólnie. O, poziom dostali. Niespodziewane. Chyba, że będzie nowe wyzwanie do zrobienia. Znowu przeskoczyć trzeba wszystkich. Nie wiem, czy im nie trzeba zrobić ten... lepszych pancerzy, w sensie... O. Ścieżkę zrobić będzie można znowu, nową. A może coś z tego? Ale już to chyba miałem te zdjęcie ognia i one miały mały dystans. Teleportacja lodowo-ognista. Dobra, to chcę mieć. Zamiast tej ścieżki, albo zamiast tej tarczy. Możesz teleportacji używać. A to było zbyt piękne. Raczej zmienili teraz, mi tutaj brakuje umiejętności. Będziesz używać blinka, jak tak. Go to w ogóle nie słyszeć. Mogę go zresetować i coś zrobić z niego nowego, ale nie chcę mi się, szczerze mówiąc.
Mam dobry team, dobrze się zgraliśmy i nie ma tutaj co zmieniać. Tego nie używam. Muszę to wymienić na coś. Nie, dobrze jest. Ten boss tutejszy. O, co się zjebało? O, już dobrze jest. Albo i nie? Fala? Kwiat wkurwienia. Kurwa. Nienawidzę tych kwiatów. No już, starczy. Bijemy się jeszcze, czy już nie? Odrósł. Nie, wchodźcie w niego! No, są wrogowie. Kurwa. To była ta nagroda? Była ta w tej skrzynce? Był ten przedmiot? Co tam było? Miało... O, jest rękawica, zręczne ręce. Czy tu coś zostałem, żeby z tym spadać? Let's get going. Right, we'll do it the hard way.
Koniec wszystko. Nie można się wyzwać podczas walki. Jakiej walki? A, dopiero się skończyła, dobra. O, no tak... O, i ten też został quest. Nie chcę mi się tego robić. Idziemy to. Posterunek na pustyni. Jakieś te... Wiemy co to jest, no nie? Od paru kilkunastu odcinków to robimy. Are you sure this is the right place? We're in the middle of the desert. That's the place Germana pointed to. It appears he was right. I saw a ship landing nearby. Are you sure? We've been circling over this spot for hours. Maybe it was just a mirage. No, I saw it too. Come on, we have to find them before they leave. Follow me. This place is swarming with revenants. No wonder they chose it as the meeting place. Nobody will ever come here on their own. Let's go. They can't be far. Więcej robotów śmiesznych. Twarde resetowanie. Ja oczywiście włączył kaktusa po drodze. Te wilki są fajne. Na pewności rzadko spotyka się ruiny zachowane w tak dobrym stanie. Hordy zjaw musiały straszyć potencjalnych grabieżców. Zjaw, przecież to jakieś droidy, roboty, machiny. Let's get going.
Ten jest silny? Wygląda na silnego. Nie. Jep. No kolejny. Kurwa. Wiedziałem, że jebnie. Fajnie ten jest staw, te kryształki co latają co chwilę, no nie? Świetnie wyglądają, podoba mi się ta animacja. A jeszcze kryształki. A to co? Wciśnijmy ten przycisk. Nic się nie stało. No, co jest? Może to włączało ten teleport. Let's go. O, kolejny guzik. Piu, 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 piu. Już? Nie wiem, co się stało. A on już na 18, a skaluje się poziom do mnie, tak? Okej, okay. Chciałem powiedzieć, że już na 18 poziomie, ale poziom jest skalowany chyba. A, tam się zaczęli bić. A to wyżyczki chyba przyjmuje po prostu. Taki myk. Znowu horda.
Dobra. To ja wymienię sobie te dwie... O, nie mogę teraz, tak? Bo walczę. Znowu grafika się zepsuła. Dobra, już wygląda ok. Co im tak dużo obrażeń zadało? Gniasy. Teraz mogę użyć strzelnie? Dziękuję. O, pierścionek jakiś. Drugi oddech, ale on chyba nie działa, chyba że z patchem naprawili. Ty masz w ogóle ten drugi oddech? Masz. To uleczmy. A ten dajmy do jakiegoś z tych typów. I mam wrażenie, że pod koniec może być jakaś misja taka, że wiecie, że wszyscy których mamy będą aktywnymi bohaterami. Długo się tak będziemy skakać? A przed bossem jakaś apteczka by się przydała. Była w ogóle? Nie było. Co tu stało? Szok. Szok tu został. Dobra. I znowu patrzcie. Ten terminal. On do wieżyczek jest tych. Nie no, nie wkurwiajcie ich. O. Czyli tam będzie pewnie boss, a tutaj są dodatkowe walki. Tu coś... A, będzie horda? Must be the courier. What are they doing just standing around in the middle of the desert? Keep your heads down. There's someone coming. O, jaki groźny. Finally, don't ever keep me waiting again. Do you even realize how much I put on the line? Hold on, you're not the guy I was supposed to meet. Just hand over the package and you can be on your way. Not so fast. I don't care who you are, but I'm done risking my neck for measly scraps. The pay's double from now on. You seem to misunderstand the terms of our agreement. You're in no position to renegotiate them. Hand over the package now. You don't scare me. If you want to keep getting the reports, you'll pay the whole sum. Otherwise, I'm out. Find some other fool to do your work. As you wish. We can't let the claw take that package. Agreed. Let's move quickly. Mm-hmm. Got it. Trouble ahead.
Tylko ich dwóch, ich trzech będzie? A, są posiłki. Tak myślałem. A co, żadnych te? Tak normalnie ubraństwo tylko? To jakieś te, nie wiem. Zwykłe ludki. Jeszcze coś? Koniec. Ciekawe, czy się kolejne wyzwanie odblokowało na tej arenie, na 18 poziom tej nowej, z tego patcha. Are you sure it's wise to rifle through Merchant Guild's belongings? It's none of your business. No to patch. Became our business when the Claw got involved. It appears they were transporting some papers. Not just any papers. Orders, military documents, confidential correspondence. From both sides of the conflict. So the Free Phoenicia has been spying on both sides. Honestly, it's not much of a surprise. That's not all. There's a folder with documentation concerning hybrid sightings, reports of whole outposts going quiet overnight. The Claw must have been using Free Phoenicia's agents to intercept the reports and remain undetected. These documents are solid proof they were manipulating war from the shadows. We can finally bring their deeds to light. Yes. By showing our allies there's a third party meddling with their operations, it will be easier to garner their support in dealing with them. Just to make sure, you realize that these papers besmirch the Merchant's Guild just as much as it does the Claw. Right? Cesty is right. If we give them to either side of the war, we'd be driving a wedge between them and Free Phoenicia. The Guild would not be pleased. It's a little late to care what they think about us. The contents of this pack prove they're clearly more involved in the war than they've let on. But they could be valuable allies nonetheless. Returning these documents to Free Phoenicia would give us considerable leverage for future negotiations. Should we truly consider keeping their unscrupulous operations hidden from the world? There's no honor in war profiteering. Well, the League has not really been clean with us either. I'm not so sure they represent any moral high ground in all this. I guess we'll have to decide where our loyalties lie yet again. We're bringing these back to the Merchant's Guild. There's nothing they wouldn't do to protect their wealth and prosperity. We can use it against our common enemy. Fair point. When we show them the proof of what the Claw is capable of, they're bound to take action. So it's decided. Let's get back to Free Phoenicia. Aye, aye. Z dwóch opcji wybieram kapitalizm. Zobaczmy, co jest tutaj. O, skrzyneczka. Coś tu jest jeszcze. A, ten statek ich. Wieczny. Mogę go? Zobaczmy. Rzucający się w oczy statek powietrzny, ten stary model, mniejszy niż większy dostępny na rynku statków Imperium. Dobra, spieprzamy stąd. O, i teraz ona sobie radzi, ale też trochę więcej się bawiłem kim w tej misji, ponieważ teleportacja mi się podoba. Dobra, zróbmy to, mamy chwilę jeszcze. Duży rozmiar i pająki. Najbardziej mi zależy na tych kamieniach do ulepszania, o tych właśnie minerałach. No, są i pająki, no. Czy będzie wielki pająk boss? Już walczyliśmy z wielkim pająkiem wcześniej.
Kurwa, znowu te kwiaty. Przejdźmy bokiem, może nikt nie wdepnie. Let's go. O, miałem jej skilla wymienić na jakiegoś bardziej ofensywnego. No jest i duży pająk. Czy to boss w sumie? No tak dużo punktów życia ma. Ale mamy teraz, czy co? No to już chyba koniec zaraz. Tutaj jeszcze coś niby. Let's get going. Nie wdepnęła. Nie patrz, jeszcze jakąś bombę dla tej dać. No, mógłbym coś takiego zrobić. Potrójny atak bym miał w takim jednym miejscu. Na przykład to. Albo tu czarną dziurę, ale chciałbym coś, co zadaje obrażenia. O, to zadaje obrażenia. Najpierw ciąga, potem wybucha. Weźmy to. Przetestujemy zaraz w praniu. No to chyba już nie w tej misji. O! No! Malakaj wymiata. Dobra, trochę się bawię statystykami, jak tak. Znaczy, tak sobie pomyślałem, jeżeli Kim i tak używa głównie tych umiejętności z tego trzeciego drzewka, to może trzeba je jako dominujące wybrać. Przecież nie, czekajcie, to bez sensu będzie.
Jasne, najpierw badania. O, jak dużo zwojów mam. Miecz zaklęcia. Zawsze statystyki weźmy. Spójrzmy na to. Ona ma władcę żywiołów i przywoływacza? Nie, w sumie nie ma sensu tego zmieniać. Bo do wyboru jest healer, no nie? U niej też nie ma sensu tego zmieniać, bo ona i tak głównie z konstruktora korzysta. U niego też nie ma sensu nic zmieniać. Szarża. Rzut toporem. Razem tu podwziąć. Zamiast tego. Zamiast tego w sumie. Już nie, to może się okazyjnie przydać. Zwłaszcza, że obrażenia od broni zwiększające. Też się pozwoli tego na bossa używać. Weźmy to tu. A to jest kierunkowa, tak? A tu jest wokół jednostki. To weźmy to. Dobra. Najpierw się rozliczmy z questem. Ah, my favorite customers. What brings you back? I think you'd be interested in taking a look at this. And what is it I'm looking at? Some stolen intel we found on a dead spy. One of yours, I assume. Let's not jump to conclusions. Information is a valuable currency these days. It could have been anyone. Cut the crap. We know you've been spying on both sides of the war, using them for your own gain. That's not why we're here. We caught your courier red-handed, selling it on the side to the Claw. I assume that's not something you were aware of? The Claw? Do you mean... You know exactly what we mean. They're real, and have long since infiltrated your little spy network. They're using everyone, the Merchants Guild included. Hold on. That's a bold claim. What proof do you have? Look at the documents. It's all there. Reports regarding their activity that I assume never reached your superiors. Your people are already deep in their pockets. And all of your recent problems? The bomb scare, the blue hand, now this? It's all their doing. You must have suspected there was someone pulling the strings. Hmm. I guess it checks out. But why go after our intel? They used your couriers to remain undetected, as they manipulated the war between the League and the Empire. We saw what they're capable of. They've been raising an army of hybrid monsters, brainwashing people to carry out their bidding. You thought you were the only ones dealing the cards, but you got played yourselves. It's time to own up to it. People need to learn about this. Yes, of course. I'll schedule a meeting with the Guild immediately. Thank you for bringing it straight to us. This will definitely help us avoid some misunderstandings later on. It'll take some time to prepare our plan. We'll keep you in the loop. That's all we're asking for. Thank you. Czyli nic nie będę resetować. Które ich w ogóle nie będę sprzedawać w takim razie. Fioletowych i tych może się przyda, mogą się przydać później.
Dobra, zobaczmy. Zróbmy jej pancerzyk. Wytwarzanie. Ile mam tego? 51 tylko. Może starczy. Średni czy ciężki? Chyba średni. Rękawic nie trzeba, bo ona ma jakieś kozackie. No, dwa razy zrobiłem to samo, kurwa. Już wybrałem, że nie chcę. Dobra, dam to dla niej. I tak mało ma obciążenia. W ogóle dla niej mógł... Nie, czekajcie, nie dla niej. Dla niej. O. No i punkty życia się przydadzą. Settled then. There's not much we can do now. We can do now, but wait. Let's meet up with the others. Put the others on the ship. To chyba będzie zadanie teraz dla tej elfki naszej dziwnej. A, bo nie ma tego skilla, tak? Do zastępowania zaklęć. Czemu tutaj mi pokazuje ciągle? Schowaj się. Resetuj. Chyba masz już coś takiego. I co te wszystkie? Nic nie kupiłem na te miejsca? Też nie wiem, co dla kogo tutaj jest. Czemu nie ma receptur? O, patrzcie, już nie ma kupca tutaj. Już mnie nie lubią.
O! Nie jest. Może to już nic nie mam do kopienia u niego. Dalej mogę handlować. Nie rozumiem tego. Skąd ta włócznia? Kurde, wszystko z tym. Ja nie lubię takich statystyk, wiecie, z minusowymi tymi, z jakimiś karami. Nie lubię takich rzeczy, tak? Że coś poświęcić, żeby zyskać coś innego. Krytyczne leczenie. Dobra, my kończymy na dzisiaj. Dzięki, że oglądaliście. Do jutra. Cześć.